Zapraszam ku kontemplacji kącika To idzie młodość, w którym spotykać się będę z młodymi, wspaniałymi, niesamowitymi, energetycznymi artystami, na których czeka wszechświat. Startujemy! Kochani, kochani, w naszym studio na dobry początek gościmy dzisiaj legendę sarmackiej sceny tanecznej, Tarzan Boy. Chodź, przybijmy piątkę. Krzysiu, jak widzicie, odpoczynamy niczym w filmie mistrza Hitchcocka, czyli od trzęsienia ziemi, a potem będzie już tylko jeszcze lepiej. Krzysiu, zostałeś świeżo odzyskanym dla kultury narodowej artystą. Nie widzieliśmy cię od kilku lat. Chłopaku, co się z tobą działo? Dziękuję, że chcecie mnie znowu widzieć. Chyba, ciebie zawsze. O każdej porze dnia i nocy Tarzan Boy przybywa nam ku pomocy. Gdzie byłeś? Jak byłeś? Z kim byłeś? Ku czemu byłeś? No, przez ten czas, co nie imprezowałem, nie pojawiałem się na scenie oczywiście muzyki disco, polo. Robiłem tak jak wszyscy. W kopalni. Pracowali. W stoczni. Tak, nie pracowałem. Nie mógłbyś tam być, nie ma stoczni. Pracowałem oczywiście, jestem taksówkarzem, a więc jeździłem na taksówce w mieście Łodzi. Słuchaj, wielu z nas ci zazdrości, tym bardziej miasta Łodzi. Słuchaj, z Łodzi pochodzi moja mama, pochodzi Krzysztof Krawczyk, Michał Wiśniewski, Truba Duży, jeszcze wiele innych formacji. Wiemy, że jesteś kwiatem młodzieży muzycznej Łodzi, perłą w koronie tamtego środowiska artystycznego, a zaczynałeś w przełomowym 89 roku. No, zaczynałem oczywiście na scenie, że tak powiem, takiej typowo młodzieżowej, gdzie wszyscy zaczynali, czyli typowe wesela, bankiety, przyjęcia, etc. Ja nie zaczynałem, mnie tam nikt nie chciał, wiesz, sobie nigdy zabawy, nie chciał. Zabawy, wiesz, coś wspaniałe. Naprawdę bardzo fajne to było kiedyś. Niesamowite, a teraz już nie ma takich wesel? Teraz jest jeszcze lepiej. Oczywiście. Grasz na weselach teraz? Nie, raczej nie. A jakiej muzyki słuchasz w taksówce? Country bardzo lubię. Niesamowite. Rozbrajająca muzyka podczas jazdy. Słuchaj, mój kolega dr Jęszewski, mam nadzieję, że będziemy go gościć w programie, założył zespół country otoczeni przez bydło. Ale o tym za chwilę, ponieważ teraz, kochani, absolutna premiera. Specjalnie dla was i dla magazynu Konio Show nakręcony teledysk live Krzysztofa Tarzan Boya. Oglądamy i odjeżdżamy.